Mija 10 lat od uruchomienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu gwarancji de minimis. To szansa dla przedsiębiorców na dodatkowe finansowanie, które efektywnie wspiera rozwój firm i polskiej gospodarki. W ciągu dekady udzieliliśmy 575 tysięcy gwarancji 245 tysiącom przedsiębiorców o łącznej wartości ponad 167 miliardów złotych, które pozwoliły udzielić kredytów dla firm na kwotę ponad 258 miliardów złotych. To oznacza, że dziś niemal co czwarta złotówka całkowitego kredytu dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest objęta zabezpieczeniem BGK. Gwarancje de minimis najczęściej trafiają do mikroprzedsiębiorstw. To aż 74% wszystkich udzielonych gwarancji w ostatniej dekadzie. W skali kraju program cieszy się największą popularnością na Mazowszu, na Śląsku i w Wielkopolsce, o czym świadczy wartość udzielonych gwarancji de minimis. Badania BGK pokazują, że niezależnie od wielkości firmy i od miejsca jej działania, 58% beneficjentów przyznaje, że dzięki gwarancjom de minimis poprawiła się ich płynność finansowa. Gwarancje de minimis nie tylko wpływają pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw, ale także na rynek pracy. Dzięki temu programowi udało się zachować lub utworzyć ponad 500 000 miejsc pracy. Wsparcie BGK okazało się niezwykle potrzebne w czasie pandemii COVID-19. Według badań przeprowadzonych przez BGK 84% odbiorców przyznaje, że finansowanie uzyskane dzięki gwarancjom de minimis pozwoliło na przetrwanie ich biznesów. Wreszcie, gwarancje de minimis wspierają inwestycje, które zmieniają Polskę. Inwestycje firm, które korzystają z gwarancji de minimis, zdecydowanie częściej mają charakter innowacyjny niż przeciętne projekty inwestycyjne realizowane w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w tym samym czasie. To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy w Polsce bardzo dobrze oceniają gwarancje de minimis. Aż 97% odbiorców poleciłoby ten produkt BGK swoim znajomym przedsiębiorcom.